Cześć, nie zauważyłem was. Z tej strony Opium TV, witam was na kolejnym odcinku na kanale. Tym razem Young Multi, Fit Szpaku, Prokuj Producer Edukacji, Młody Manson Official Video. Mamy 19.02 w momencie nagrywania, więc dzisiaj jestem na czas. Sprawdzimy sobie, jak to wszystko brzmi, jak to leci. Sprawdzimy sobie, jak ten kawałek właśnie będzie wypadał. Ubrałem się w stylistyce Opium, czyli ostatnio panującego trendu. Mam nadzieję, że mój outfit wam się podoba. Nie pokażę wam się cały, bo nadal nie mam gaci, ale tak to właśnie wszystko wygląda. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak multi szpaku, lody przełamane, kawałek wspólny powstaje. No i co, bez zbędnego gadania, możecie zostawić suba na kanale, jeśli jesteście tutaj nowi, zapraszam wszystkich i do sprawdzania innych filmików. No i co, jak multi fit szpaku, let's go. Different day. Ja widzę ogień w ludziach, a zimna krew przepływa. Aż tu zamiast tłumy podpalone ciała. Rozjebane ruki, rozjebane zęby. Już mi się bit podoba, ej, się boję tego sprawdzać, nie boję się tego sprawdzać. Bo ten kawałek to chyba taki najmocniej hypowany kawałek ostatnich czasów, nie? Ja pierdzielę, strasznie się boję, kurwa. Ludzie rozdepczemy wszystkie nasze błędy. Wszystkie nasze błędy. Ja jak metalowe będę. Słyszysz jak młody melody. Ale to kurwa wchodzi, czekaj raz. Metalowe będę. Słyszysz jak młody melody. Chcę diamentowe chainy. W pogostami nieśmiertelni. Ej, ale to wchodzi, czekaj. Back it up. Chcę diamentowe chainy. Z pogostami nieśmiertelni. Jak dead metalowe będę. Słyszysz jak młody melin. Chcę diamentowe. Nie dziwię się, że on tak długo czekał z comebackiem, skoro gotował taki banger, tak szczerze. Kurwa, szpaku, idealny fit tutaj. Jak wchodzi ten krzyczany głosem. Damn! Ale beat! Nie wiem, kuj producent chyba robił i ten Lukasi, ale beat. I'm about to come? Really? Metalowe będę. Słyszysz jak młody melin. Chcę diamentowe chainy. W koło same dresy jakbym dorabiał Sport Direct. Yeah, I like that. Podoba mi się ten wers strasznie, zajebisty wers. Jeśli ktoś nie kuma Sport Direct, taki sklep, gdzie możecie kupić sportowe ubrania, dresy właśnie między innymi. Wokół same dresy pokazuje, że on wokół ma samych, wiecie, ziome dresy, nie? Kumacie, wiecie co chodzi. No chyba nie jesteście takimi zjebami, żeby nie kumać. Same dresy jakbym dorabiał Sport Direct. Miałem trajtów w Kenii, kurwa, wszystkie siedzą na mnie. Ej, słuchałbym hejterkę, to bym zyskał nową fankę. Boję fe wchodzę na blog jak Peter Parker. Ej, to jest zajebane, on zawsze mówi, nie? Multi zawsze mówi, że lubi jak się przemieniają wokalami w ogóle. I sam to robi, ej. Ja czuję, że ten numer będzie kurwa legendarny, naprawdę. Czuję się jakbym budował legendę teraz, nie? Słuchając tego, naprawdę, znaczy budował legendę. Jakbym słuchał czegoś, co będzie kiedyś legendarne. Wiecie, co mi chodzi, nie? That's crazy. Hejterkę, to bym zyskał nową fankę. Boję fe wchodzę na blog jak Peter Parker. Nie, ten beat, kurwa, ten beat, ja się popatrzę, kurwa, przysięga mnie, ten beat. Jak chodź te? Oh my god. Znowu mrok nadchodzi, tracę resztki kontroli. Moją głowę zalewa pragnienie zemsty. Nie, nie, ale to jebnie, ale to, nie, dobra, koniec odcinka, nie puszczam wam tego. Nie puszczam wam tego, jeśli nie napiszecie jeden w komentarzu. Czekam, nie, no żartuję, lecimy z tym. Jak dead metalowe będę. Słyszysz jak młody melin. Nie no, ten refren jest kurwa legendarny. Nie wiem, ten refren ostatnio to jest rozpierdol jakiś, to jest niesamowite. Słyszysz jak młody melin. Chcę diamentowe chainy. Jak dead metalowe będę. Słyszysz jak młody melin. Nie no, ten refren jest rozpierdolem. Jest takim rozpierdolem ten refren, że nawet szlug mi spadł. I nie mam czego komentować, nie? Ten refren, no doubt, crazy shit, nie? Crazy shit ten refren. Chcę diamentowe chainy.
jak robić tą muzykę. The Multi wie, jak dopromować, jak to robić, jak to się wszystko kurwa dzieje. On po prostu wie, on wie, wiecie coś, że on wie, nie? On wie, po prostu wie, nie? No, kurwa wie, nie? On wie. Czego krzyk, jakbym wypędzał demony? To apokalipsa zombie, uważaj na Saratomi. Patrzą te wtedy zostałem ugryźć. Zajebisty kawałek, bo on się jakby cały czas buduje, wiecie co chodzi? To jest częsty zabieg teraz, ale dojebany zabieg, że cały czas numer. Coś się dzieje, coś się buduje, żeby dożyć ten moment kulminacyjny, czyli czytaj, refren i pierdolno. Wiecie co chodzi? Zajebiste! Nikt nie wie, czym jest trap, jestem pułapce od narodzin. Wersji z kontroli jakości to wyłącznie mój pomysł, więc co na to balu? Kurwa, skończcie pierdoli. Okej, jeszcze się tutaj odwoły Szpaku do słów, które były rzucane w jego stronę. Czyli wersy w kontroli jakości to był tylko pomysł Szpaka. Paluch nie chciał nic wyciągać przez szereg. W takim razie respekt rośnie też dla Palucha troszkę, nie? W tym momencie. Przestań pytać mnie o numer z Roxy Węgiel. Okej. Młoda chciała, ale zabronił management. Kolejny newsik. Ja nie wiedziałem o tym tak szczerze, że miałem mieć numer z Roxy Węgiel. Może jestem ignorant TV, nie? Od dzisiaj jestem kurwa ignorant TV, nie? Ale no, nie wiedziałem o tym tak szczerze. Kurwa, ciekawostka w chuj. Jak death metal, metalowe będę. Słyszę jak młody Merlin. Chcecie mnie całe zęby. W pogłosami nieśmiertelny. Jestem pełny. Dobrze, że to jest zaśpiewane, bo jakby to było nawinięte, to było gównem. Dobrze, że to jest zaśpiewane, te ostatnie frazy. Wiecie co chodzi? Że to jest zaśpiewane. Metalowe bendy, zęby. Wiecie co chodzi? To jest zajebiste, jak to jest śpiewane. To jest właśnie idealny beat, żeby zaśpiewać sobie, nie? Coś. Kozak. Nieśmiertelny. Jak death metalowe bendy. Słyszę jak młody Merlin. Nie no, zajebisty numer, zajebisty jest. Yeah. I ten beat, nie? I to takie outro typu Mike Dean, nie? Zajebiste, nie? Jak ja to kurwa lubię. Ej, ten kawałek jest zajebiście kompletny. Kurwa, brakuje mi słowa na ten numer. Takie na D i kończy się na... Czekaj, takie długie słowo. Jak to się mówi? Kurwa... A! Dopierdolone. To chciałem powiedzieć. Nie no, zajebisty numer. Zajebiście dobry numer. I Szpaku dowiózł, i Multi dowiózł, ale refren jest naprawdę... Nie, no jak miał dziurę, to mówię, nie? Wchodzę i nie patrzę. Jakby refren miał dziurici, to jest dziurici, nie? Naprawdę, nie, nie... No, oh, nie ma słów, nie? Zajebisty kawałek, ej, naprawdę warte czekania to było. Naprawdę było warte czekania ten kawałek. Nie wierzę, że będzie inny feedback ze strony słuchaczy niż kurwa mój. Naprawdę, mam feeling, że ten kawałek jest zajebiście kompletny i są wersy fajne i jest dobrze nawinięty, ale beat Kubiego i tego Lucasino, czy jak on tam ma, Lucasiego, top, a na klip nawet nie zwróciłem uwagi, bo się oddałem muzyce strasznie, więc klip chyba też jest fajny, ale I'm sorry, nie zwróciłem uwagi na klip, ale ja totalnie nie muzyka pociągnęła, wiecie co chodzi, nie? Muza jest najważniejsza jednak, nie? Muzyka mnie strasznie pociągnęła, muszę sobie zaraz ten spokojnie jeszcze raz klipa zobaczyć, ale rozpierdol mocny, wow. Dajcie znać, co wy myślicie o tym kawałku, dajcie znać, co myślicie o mojej reakcji. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie, zajebisty kawałek, naprawdę zajebisty kawałek i wow, naprawdę, wielka miłość, kochajcie się i całujcie i ruchajcie, co tam chcecie, buziaczki, kocham was.